Dobra, lecimy dalej. Mamy jakieś misje poboczne, o których nawet nie wiedziałem, że w tej grze są. Ale jeżeli mogę je zrobić, to zrobię. Są one gdzieś tutaj. Wejść do kopalni Voldur, tylko jak tam wejść? O! Tylko, że tu nie przejdę, tutaj wąż świata stoi. Daj się do magazynu Fanfira. Kurde, i co teraz? Mogę go kompasu. Nie ma szybkich podróży chyba. Weźmy na przykład śledźmy. Pamiętasz, jak wrócić do Czarnego Tchnienia? Pewnie. Musimy przejść przez most do wieży Vanaheimu. Wracamy do Czarnego Tchnienia, czy trochę pozwiedzamy? Ja bym pozwiedzał. Tylko nie wiem, czy się da. Aż tak. Ale sprawdźmy. Czy ja tam przepłynę? To jest ten wąż. Ten wąż. Tu nie ma żadnych tych kropelek? Chciałbym odbyć taką podróż z mamą. Umiała walczyć, prawda? Tak. Walczyła pięknie. Wąż świata jest nawet tu! Mówiłem, że jest wielki. Jest, jest. Tylko zastanawiam się, czy ja tam wpłynę. Chyba wpłynę, bo on jest tak jakby pod górę. No dobra, to chyba wpłynę. Może mi się uda tą przysługę zrobić. Wąwóz Fanfira. No i właśnie o to mi chodziło. Chciałbym sobie zrobić poboczniaka. Zobaczcie, jak to wygląda, te misje poboczne. Jak są poprowadzone. To znasz jakieś ciekawe historie? Na przykład jakie? Dokończymy innym razem. Dobrze. Ale ci szybko przerwałem. Nie ma historii, czas pozbierać trochę rzeczy. Bity nóż. Skarby ze wszystkich światów. Myślisz, że Fafnir odwiedził też Alfheim? Nie wiem. Nie ciekawi cię to? Widział tyle miejsc. Idziemy do magazynu, by zabrać wszystko, co może nam się przydać. Nieważne, kto i skąd to tam przyniósł. No, mam nadzieję, że nam się przyda. Jeszcze znaleźliśmy łuskę węża świata. Strasznie ciasno tu. No i super. O! Nice. Znaleźliście coś ciekawego w magazynie Fafnira? Na przykład osełkę? Dopiero tam idziemy. Czemu Brok jest niebieski, a ty nie? Chłopcze! O, w porządku. To bardzo dobre pytanie. Widzisz, mój brat nie jest tak ostrożny jak ja. Powiem więcej, woli pracować z metalem. O, gołymi rękami. Bez rękawic. Mówi, że tylko tak słyszy jego głos. No każdy ma inną technikę. Kontakt ze srebrem zmienia kolor skóry. Na zawsze. Forever na zawsze? Wiecie, jaki jest drażliwy. Ma to sens. Sindri, czemu po prostu nie pogodzisz się z bratem? Ja? Pytasz czemu? Już mówię, bo to uparty bałwan niezdolny do zmiany. Bo wygaduje okropne rzeczy na mój temat tylko dlatego, że nie jest pewny swojej własnej pracy, która, nawiasem mówiąc, jest marnej jakości. Bo obwinia mnie za sprawy, które nie stały się z mojej winy. Na przykład? No właśnie. Wybacz mi na chwilę. Muszę się uspokoić. Ej, się nie dowiemy. Może kiedyś. Dobra, lecimy dalej. Tu mewa nawet jest jak tu zielono, ładnie. Chodź, chłopcze. Sprawdźmy, co jest tutaj. Czy ten skarbiec Fafnira jest daleko? Ach, jak mi ta gra się podoba, taka gra drogi. Jak ja lubię takie gry. Mogę sobie iść
bandyci. Zwiedzać. Przyszli tu przed nami. Plądrować, grabić, gwałcić. Przecież nie jestem Kratosem, to nie mogę gwałcić. Chociaż mógłbym. W poprzednich częściach były cyce. O kurwa. Jak dobrze pamiętam, chyba były cyce, nie? Z Afrodytą tam było jakieś bzykanko. Kurwa! Piękna kombinacja. No, chyba sobie robisz jaja. A, jeszcze ty. Nic nie powie, nie odezwie się. Dzięki. Skrzyniunia dla mnie. Jeszcze jakieś runki. Fragment łuski węża świata. Dobra, gdzie są runki? Kurde, strasznie tu jasno. Chłopcze! Widzisz jakieś runy? O! A nie, tam muszę iść. Zamknięte. Znajdź inne wejście. Do mnie to mówisz, czy do swojego syna? Nie no, gdzie te... O, tu są. Za mną, Atreusie. Już idę. Są dwie. A gdzie jest trzecia? O! Co to? Odyński kruk. Ty, no nie widzę trzeciej runy. Albo jestem ślepy, albo jestem ślepy. Kolejny kruk. No, rozglądam się. A, tu jest. No kurwa. Ale nie wart. Nie trafiłem. Jabłuszko czy co? Róg. Dwa z trzech. No dobrze. Już mało to już go szału używam, bo zapominam, ale niech będzie dłuższy paseczek. Na pewno się przyda. Oj, przepraszam. Dobra, tu mamy jakieś wejście. Chodź, chłopcze! Co to jest ten skarb? Tu, chłopcze! Co to jest? Kolejna mapa skarbu. Ale coś tam miga z daleka. Jakieś takie roz... Coś włożyłem, nawet nie wiem skąd to mam. Chyba ten klucz, tak? Bandytom udało się wejść do środka. Oby nie zabrali wszystkich skarbów. Nie, no chyba nie. Na razie tylko draugry widzę. Ło kurwa, jakiś mocny. Jak się zmienia? Same głupie garnki i draugry. Żadnych magicznych skarbów, żadnej osełki. Nie oczekuj zbyt wiele, chłopcze, a nigdy nie będziesz zawiedziony. No właśnie, chciałem to samo powiedzieć, ale już mnie Kratos by ten wyprzedził. Ale znaleźliśmy kolejny klucz jakby.
otworzymy kolejne wrota. Ofa. Jak się zmienia te pieprzone... O, hał, hał. Ło, jak za nim poleciał. Dałeś się zaskoczyć. Nie spodziewałem się ich. No właśnie. No właśnie. Teraz tutaj. Może tu coś będzie fajnego. Ulala. Za tobą. Jasa. Jeszcze sekunda. Złapałem wroga. No dobrze. Ale mocny jest. No ładował sobie życia. Dobra, poszło jakoś. Nie ma tu nic oprócz trucizny i głupiego posągu ptaka. I przydatnych zasobów. To po nie tu przyszliśmy, chłopcze. Troszkę tego niestety, jest. Ktoś opróżnił wiele z tych skrzyń. To pewnie bandyci. Oby nie wzięli osełki Sindriego. Może chociaż ta osełka będzie, żeby Sindri miał, mógł tam coś zrobić fajnego. Zaraz się dowiemy. Które teraz? Mam jakieś dobre przeczucie. Może nawet znajdziemy tam osełkę. Przypomnij sobie, co ci powiedziałem o oczekiwaniach. Nie oczekuj wiele. Wiem, ale mam dobre przeczucie. Okej. Kurde, już czwarty poziom? Trochę trudne. O kurwa, dwie! No kurde! Puszczaj wilka! Jak mam uważać? Jak one tak plują? Sekunda. Kurwa! Jeszcze moment. Zabij ją! Rozkazuję ci, synu! Nie! Kurwa, już trzeba zmienić ten set, bo jest za słaby. Nie mam na jaki, kurwa. Wszystko jest do dupy. O kurwa! Kurwa, trudne te wiedźmy! Nie wiem, czym jest zwichrowanie czasu, ale dobrze działa. Czułem. Jasta!
kurwa! Kurwa! Poczułem. No kurwa! Ja pierdolę! Zablokował mi jakiś jebany kamyczek! Co to ma być? Jakiś kamyczek z dupy. O nie, nie ten guzik, kurwa! Nie, 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 najgorsze... Najgorsze miejsce, najgorsze miejsce! Nie no, ja muszę jedną wykończyć. Pójdzie jak po masełku. Oj, ja pierdzielę. To jest właśnie problem z God of War'em. Znaczy z... Trzeba tylko mi się regeneruje życie, jak mam szał włączony, a tak to niestety muszę zbierać te kulki. What the fuck? No i dobra. Teraz nie dałem się zaskoczyć. Widziałem. Więc powinienem nie oczekiwać wiele. Chyba, że ze strony wrogów. To Jezu, jeszcze? Złożone. Spodziewaj się najgorszego. Niczego nie zakładaj i zawsze bądź gotowy na atak. Postaram się to zapamiętać. Wilk! I to jakiś mocny! Chyba zabić Alfę, bo nic z tego nie będzie, bo Alfa nawołuje. Alfa nawołuje całkiem nowe. Przepraszam, wilczki, no. Taki mamy klimat. Nie mamy osełki, a została jedna komnata. Nie chcę się nastawiać, ale myślisz, że ją znajdziemy? Nie. Nie. I chuj. Powiedziałem, co wiedziałem. Ale mamy kolejne jajko analne. Możemy teraz iść otworzyć ostatnią tą... Te tam przejście, co tak migało. Od razu może w jednym odcinku zrobimy dwie te. Dwa poboczniaki. Będzie fajno. Ale miga, patrzcie. Udało się! A, patrzcie na ten pasek teraz szału. Mam naładowany jeden i mogę użyć już. A, sprytne, sprytne. No i chuj, nic nie ma. Ty, coś jest. Ale tam widziałem... Otwarte już było. Poka. Gniew mroźnego pradawnego. Jebany laser!
Podoba mi się. Mogę ulepszyć. 4,5 tysiąca. Kurde, ja mam... Ile ja mam tego? Czekajcie, bo ja mam tyle... Tego tyle, że nie wiem na co wydać. A jak się zmienia te strzały na normalne? Nie wiem, trochę. Słabe punkty, a to? Trzymaj. Nie wiem czemu, ale mi się podoba. S i pyk. A to? W i cyk. Okej, też mi się podoba. I na razie tyle. Wow! Jakiś duch! Co? Wróciłeś na mnie naszczać, ty niewdzięczny? A wy to kto? Naszczać? Szukamy osełki. Widziałeś ją? No, była kiedyś w tym pokoju. Mój syn naostrzył na niej sztylet, zanim wbił mi go w plecy. Co? Wow! Mały bydlak uznał, że teraz on powinien przewodzić bandzie. Może i byłem dla niego surowy. Zresztą nie powinno mnie to dziwić. Sam załatwiłem swojego ojca w tym samym wieku. Zabił własnego ojca? Gdzie jest teraz? Ha, może i jest bydlakiem, ale to mój bydlak. Miałem zamiar ci pomagać, głupcze. Źle to zabrzmiało. To mój bydlak. Ej, to moje! Hej! Chodź, chłopcze. Idziemy. O, dobrze wam tak! Skupmy się na jednym i pobijemy drugiego. Pomyliło. Spokojnie. Nad wszystkim panuje. Tak jest, chłopcze. Nie powstrzyma nas jakiś siusiak. Ale rzeczy. Warto było tu przyjść. Czuję się zajebiście mocny. Ale i tak musimy iść po osełkę jeszcze. Która jest trochę nie wiem gdzie. Ale fajne te mroźne coś. Zajebiste było. Dlaczego jego syn go zdradził? Zabić własnego ojca? Dla jakiegoś skarbu? Z czystej chciwości? Pamiętaj co ci powiedziałem. Niczego nie zakładaj. Wiesz, pewnie. Nie wyglądał na dobrego ojca, ale... Znasz tylko połowę historii. No właśnie, poznajmy może drugą. O kurwa, co to tam idzie? Kolejny pradawny. Przydasz mi się. Kurwa, którym się celowało? Zapomniałem już. Ty, ale jak on mnie pali mocno. O kurwa, jak to mu mało zadaje. O kurwa.
Palę się! O chuj, wybuch! Okej, to jest fajne na odległość, ale na bliskość nie bardzo. Ajajaj. Przez to, że mam taki set chujowy, jak będę u Sindrego, to zaraz sobie kupię tamten chyba, wiecie, ten z wilczej skóry. Tak będzie najlepiej. Za tobą! Ogień! Uwaga! Kurde, prawie dostał. Znaczy, prawie zabrałem mu cały ten. A co to jest to takie, co leży? Mogę rzucać, czy coś? Głupku. O! Leżysz, nie wstajesz. Kurwa, mówiłem, nie wstajesz. Zabiłem go. Yeah! Zajebiście. Rzadki przedmiot zaklęcie. Zwiększa odporność od natrucizny. Gówno, to słabe zaklęcie. Ale w sumie mogę sobie dać, bo przecież już nie jestem w tym, nie? O Jezus. Czekajcie, bo ja mam tu tego dużo. Nie, to mi daje siłę. To mi daje do siły, ale mniej run. A dajmy sobie siłę. Jestem Kratosem, kurwa, muszę mieć silność. Dobra, gdzie jest ten jego syn Alek? Pewnie go spotkamy gdzieś na początku. Czy coś. Czy nie, to już będzie koniec, nie spotkamy go. Dobra, Sindri, chodź, czy muszę u ciebie kupić zbroję, wiesz? No, jak wam się podobał? Nie mamy osełki. To sztylet bandyty, który ją zabrał. Zabrali większość skarbów. O, no to weźcie to, w zamian za sztylet. Rzadki przedmiot, talizman, aktywuj podczas celowania, by spolnieć czas. Ten sztylet od was to całkiem ciekawy. Czekaj. Jakiś fajny talizmanek mi dałeś. Chyba rzecz. Dość prosty wygląd, ale konstrukcja nie w kij dmuchał. Gdzie dokładnie go znaleźliście? W plecach zbója. Wspomniał, że należał do dużego klanu. Może oni zabrali osełkę? Niewykluczone. Kurwa, podoba mi się. Wiem, że gdzieś już widziałem ten symbol. To był typ fejt. To by pomyślał. Ohohoho! Fajne! Żadna ramienniki obrońcy. Krawsze pradawnych. Kurde, to mi... Ale patrzcie, to mi mało daje i dużo zabiera. Znaczy, mało mi... Mało mi zabiera, dużo daje. Miało być na odwrót. Dużo do run, dużo do obrony. A to tylko do obrony dużo. Może tu sobie zrobimy to. Akurat mam szczątki pradawnego. To fajnie. Bioderka.
O, tu też. Znakomita robota! Nie chwaląc się. Przesadnie. A dla ciebie? Zwyczajna tunika, twarda stal. O, przepraszam. Zapomniałem o tobie, no ale to następnym razem. Talizmany też można ulepszać, zaklęcia kupywać. Jeśli wam nie śpieszno. Dobra, i teraz tak. Te mają gniazdo, nie? Do run czy do witalności? Ja bym dał do witalności. Żebym był lepszy. No ale to te ciemne elfy to nie chcę. Jednak nie chcę do witalności. Tu są elfy i tu są elfy. Jakie głupie. Innych nie mogę. Dlaczego? Bo są przypisane do tamtego? Aaa. Muszę ściągnąć. Poczekajcie. A tu i tak nie dam, bo tutaj nie mogę. Ale kto by musiał ściągnąć? Jak się ściąga? Usuń. O. Usuń. No i dobra, teraz tak. I tak. I to bym zmienił na... Ciemne elfy, nie. Plus 3, plus 3. No i git. No kurde, wyglądam zajebiście dobrze. To teraz kolejna misja. Co to jest taki znak zapytania zablokowany? Mogę to jakoś przybliżyć? Aha, to jest przybliżenie na maksa już. No jakby coś jest zablokowane. Po prostu chyba, że kuźnia. Dobra, gdzie była kolejna misja? Tutaj. Dusza z odzysku. A gdzie mnie to zaprowadzi? Ktoś wie? Bo jeszcze nie przechodziłem przez te w ogóle portale. A! Szybka podróż? Dobra, zajebiście. Wiedziałem, że to jest szybka podróż. Wow. Spójrz na to. To musi być gałąź drzewa świata. Chłopcze, trzymaj się ścieżki. Pewnie, tak, wiem. No właśnie, nie możemy iść, bo ten... Spadniemy. I utkniemy tu na zawsze. No teraz będę mocniejszy troszkę. Wow. Siema Brok. Widzisz moje nowe kurde. Mój nowy set. Teraz muszę dla mojego synalka zrobić kolejny. Ale podoba mi się, wyglądam zajebiście. Te pradawne ładnie się komponują z tym, co sobie założyłem. Aż jestem zdziwiony. Dobra, to jest gdzieś 300 metrów w tamtą stronę. Przepłyniemy pod tym. Może teraz mogę zrobić to? A nie, nie zrobię tego, dobra, to nie. Znasz jakieś ciekawe historie? Na przykład jakie? Nie wiem. Mama sporo ich znała. Tobie nikt nie opowiadał? Dawno temu znałem pewnego człowieka. Jego historie były zwięzłe i z morałem. Brzmi ciekawie. Dobra. Pamiętasz jakieś? Jedna z nich opowiadała o zającu i żółwiu. Jak tym uwiedźmy? Raczej nie. Więc bardziej o szybkość. Postanowiły urządzić wyścig. O właśnie. Zając był zbyt pewny zwycięstwa i głupi, a żółw był spokojny i zdyscyplinowany. Niech sobie dokończą. Żółw zwyciężył. Chyba nie opowiadałeś zbyt wielu historii. Ale żółw zwyciężył. Tak, właśnie taki jest plan.
Kurde, nie ulepszyłem sobie lewiatana. Zapomniałem. Dobra, to następnym razem. No, musimy iść tutaj. Co, ja znalazłem skarba już? 500 srebra. Ja tu jestem bogaczem. Chłopcze. Idziemy, chłopcze. Chłopcze. Nie mógłbym takiego badasa grać i podkładać głos, bo nie potrafię tak robić takiego męskiego, grubego głosu. Chłopcze. Musiał grać jakiegoś niemowę. Co tu jest napisane? Ciekawe. Co ciekawe? No mów! No nie powiem, muszę sobie sam przeczytać. Ta droga prowadzi do kopalni Wondur. To wspaniałe przedsięwzięcie nigdy nie zostało zrealizowane, gdyby nie Andvarial Chemiks i Valdiego, którego odkrycia pozwoliły nam w pełni zapanować nad kamieniem. Od wieków krasnoludcy górnicy drżeli na myśl o tym, że mogliby rozrusić pradawnych. Lecz dzięki geniuszowi Andvarialowi te potężne istoty są nam teraz całkowicie posłuszne. Dla naszej rasy nastała nowa epoka. Nie jesteśmy już zwykłymi górnikami, lecz panami wszelkiego rzemiosła i cała przyszłość spoczywa w naszych rękach. Dobrze, panie marcepanie, niech ci będzie. A ja chcę tylko złupić, co tam się jeszcze da i co tam jeszcze zostało. Aha, nie, bo ja też mam odnaleźć tego alchemika chyba, jak dobrze pamiętam. Tak. O, już słyszę pykpakanie. Akurat na ulepszenie lewiatana. To się stanie. Znaleźliście dla mnie może tego alchemika? Dopiero tu przyszliśmy, Sindri. A z znaczy, Brok. Powracacie? Niech zgadnę. Z Alfheimu? Skąd wiedziałeś? Wszędzie poznam ten zapach. Spędziłem tam całkiem sporo czasu, ale już mnie tam nie wpuszczają ze względu na pewien incydent. Jaki incydent? No nie wiem, czy twój ojciec będzie zachwycony, jak opowiem ci niecenzuralną historyjkę o kradzieżach i pochęduszkach. Nie oceniaj mnie. To od was wali elfem. To rozbudza wspomnienia. A teraz sio! Mam sporo roboty przed sobą! Zoltan, poczekaj. Hej, nie spotkałeś może takiego obdartusa gdzieś twojego wzrostu, co nie czuje bólu i gada jak pijany, choć pewnie jest tylko przygłupi. A myślisz, że ja go lubię? Gdybym chciał zadawać się z asami, otworzyłbym sklep koło burdelu. Albo areny. Albo... Dobre, dobre, bro. Każdy as jest kurwiarzem. Chodzi o bogów? Nie. As to bardziej taki... Brok, co wiesz na temat węża z jeziora? Nie wiem. Wiem, że jest kurewsko wielki. Nie wiem, jak to powiedzieć. O, dobra. W sumie. Jakby... No syn albo córka boga bardziej. A to jest as, nie? Tak mi się wydaje. Okej, co słychać? To słychać, że stare kurwy nie chcą zdychać. Co my tu mamy? Lekka rękojeść ochrony. Nie, ja chciałem coś zrobić z... Co podać, konusie? Co my tu mamy? Asysta z kamieniem zdrowia, a tu już czasami będzie znajdował kamienie... Zwiększa moc kamieni zdrowia. Duszenie przez atrusa wrogowie otrzymają obrażenia. Zwiększa obrażenia do ogłuszenia. Wrogowie w powietrzu otrzymują zwiększone obrażenia. Przy strzelaniu szybką serią ostatnia strzela zadaje zwiększone obrażenia. O, to jest spoko. Tu muszę tą stal... Czegoś zapomniał. Sartfalheimu znaleźć. Niczego, po prostu idę tutaj. Kolejna kuleczka analna wkładana. Runy, chłopcze, przeczytaj. Tak jest. Tu jest napisane w środku śmierć. O! Ten alchemik musi mi pomóc przy czymś, co robię dla was. Dobra. Płaci się wam znalezienie go. A co jak nie żyje? Brok mówił, że jego znajomy jest krasnoludem i ma zielony pierścień. Szukaj, jeśli chcesz. Ja będę zbierał zasoby na naszą podróż. Nie chcesz mu pomóc? Nie. Czemu? Bo nie jestem chłopcem na... Krasnolud, ale bez pierścienia. Ktoś z jego ekipy? Ślady ognia tam. Na ziemi i na ścianie. Dziwne. Jakiś podpalacz. No to szukamy dalej. My? To znaczy... O, mamy stal. Ja szukam dalej. Kratos tylko przyszedł po łupy. Wow. O! Co się dzieje?
Co tam jest? Kolejny pradawny. Jeśli nas zabije, to koniec. Ani Walhali, ani Hel. Życia po śmierci, niczego. No przecież już go spotkaliśmy. Atreus, co ty, kurwa, masz amnezję? O, według mamy były znacznie groźniejsze. Więc zachowaj ostrożność. A, to możliwe, że tamtego nie musiałem atakować. Ale chciałem spróbować i zaatakowałem. Dobra, serberko kolejne. Kurde, naprawdę podoba mi się ten God of War, przypomina mi się ten Banishers Ghost New Eden, jak grałem i sobie tak fajnie chodziłem, eksplorowałem wszystko. Jakie to było zajebiste. Lubię taki gameplay. O kurwa. O kurwa, wszedł w niego! No czekaj, bo wszedł w niego! Tą śmiernicę trzeba zabijać, bo one wchodzą w siebie. Znaczy wchodzą w draw gry. Lepiej. No nie fajnie. Kolejny krasnolud, ale bez pierścienia. Ej, podobno nie pomagasz. Przeszukiwałem go i nie miał pierścienia. Ej, Kratos, uwielbiam cię. Nie zmieniaj się. Znaczy, możesz być trochę milszy dla syna, ale tak to się nie zmieniaj. Ły, drugi poziom, kurwa, co ty te kurwa robisz drugim poziomem dla mnie, gdzie jesteś nikim. Staniesz taki wpierdol, że nie wstaniesz już na drugą kurde dobę. Musisz mnie tego nauczyć. Nie mogę, bo jesteś jeszcze za cienki. Nie ma pierścienia. Nie znajdziemy kumpla Broka żywego, prawda? I don't know. Nawet nie wiem, gdzie iść. O, jakieś runki. I skrzyniunia. For me? Strzelaj, Atreus! Dobrze. Chłopcze. O, już mamy dla ciebie na zbroję. Widzisz? Kolejna mapa. Świetnie. Kolejna mapa? Kurwa, ile map? O kurde, jakiś powalony gigant. Teraz więcej zajebiściości znajduje. A, runy! Zapomniałem o runach. Trzeba poszukać run. Czy tu jest jakaś runa? Atreusie, za mną. Przepraszam, zamyśliłem się. A nie, tam jest ten. No jedną znalazłem. O, tu jest kolejna. Widzę pierścień na odciętej dłoni. Czy pożeraczu dusz. O nie. No, to wiemy już, co się stało z Andvarim. Możemy powiedzieć Brokowi. Nie musimy walczyć, co? Ale ja chcę. Będziemy walczyć. No. Ale czemu? Bo widzę, że się go boisz. Konaj pożeracza dusz. Chciałbym go pokonać. Nie jestem gotów. Justa! Zajebiste to jest. Patrzcie, jak to napierdala. Tak, tam jebać posiłki. Nie to! A, walić.
Nie tak to miało wyglądać. Byli dość słabi. No fajnie, Atreus. Nigdy nie lekceważ przeciwnika, bo ci potem do dupy nasika. Kurde, nic tu nie ma. O! Ale bym ominął piękną skrzyneczkę z pieniążkami. No nie mogę znaleźć tej jebanej ru... O! Znalezione. Dobra, mam duży poziom, nic mi nie zrobi. Tu będziemy walczyć, zniszczymy go. Zachowaj trzeźwy umysł. Nie, dobra, już walczyliśmy przecież z takim, to easy. Chyba tutaj powinienem na początku iść, a potem tam. Ale dobra. Bądź cicho, żadnych gwałtownych ruchów. Przygotuj się! Ale easy, ale easy, kurwa. Z tą zbroją to jest tak easy. Na dwa hity jest, nie? Dawaj. I'm ready. Umarł. I nie wstawaj! Udało się! Wow! Epicki przedmiot, zielony pierścień należący do przyjaciela. Brock będzie chciał mu się przyjrzeć. Ale gdzie jego ciało? Pewnie spalone. Dopadł go. Większa odporność obrażenia do ognia kumuluje się maksymalnie. Obrażenia od ognia? Spoko. Dobrze, i jeszcze Atreusik dostanie ulepszenie na koniec odcinka. Fajnie, fajnie. Szybki runiczny atak kolejny. Furia lodowego trolla. O chuj. Tylko, że to mi się tak podoba. Już do obrażeń mi daje. Kurde, wiecie co? Ulepszam to. Nie, to mi dają do zamrożenia plus jeden, nie dobra. Przepraszam. Czy Atreus, czy masz coś nowego? Tak, kupmy ci to, już wszystko ci wykupmy. Tutaj mam nowe jakieś. Wykonując gołymi pięściami to nie, wykonaj unik. Bardziej starszą bym coś chciał, o. To fajne. Stopnięcie. No chcę to kupić. No i git. Ulepszenie, ulepszenie. Fajnie, fajnie. Ja nic nie mam, myślałem, że coś jest. Chłopcze, opuść mi kurde łańcuch. Oj, żebym drineczka sobie wylał. Ale fajnie, kurde, zrobiłem dwa poboczniaki w tym, w jednym odcinku, fajnie. Kolejne runy do przeczytania. Czytaj. Tak jest. Czytaj. Ja nie mam takiej barwy głosu. Ktoś pisał to w pośpiechu. Napis brzmi... E. Jim Staney. Nie wiem, co to znaczy. Zapytamy niebieskiego. Nagle się tym zajmujesz? Znaleźliśmy tego alchemika. Obiecano nam nagrodę. O, tylko o nagrodę chodzi. Uważaj! Czekaj, żeby sprawdzić, jak to działa. Wow! A nie na prawo? Ło kurwa. Ty,
Ty, co my tu mamy zrobić? O, oprócz tego, że jest skrzynka. Aha, to trzeba by go wrócić tam, dobra. Nie, czy nie? Ja tu wracam. Tu jest. Ale tak, wracam tu. A nie chcę. Chciałem tylko sobie srebro zebrać. Ja żadnej kaski nie przegapię. Dobra, teraz tutaj. O, jest kolejny draugr. To na sprincie z nim! Dużo tu draugrów! Zamrożony draugr to martwy draugr. Lecimy. No i wróciliśmy. Atreus, kurde, jaki ty jesteś trudny do przepchnięcia. Dobrze, Brock. Mamy coś dla ciebie. Niestety smutną wiadomość trochę. Twojego alchemika. Przykro mi, Brock. Znaleźliśmy tylko dłoń z tym pierścieniem. W kopalni był pożeracz dusz i pewnie spopielił resztę ciała. Podejrzewam, że i tak chcecie jakieś nagrody, tak? Oczywiście. Oczywiście, powiadasz. Mjolnir Fuxi. Jaki przedmiot ten koleś topora? 2 plus 6. Mam szansę na stworzenie bariery ochronnej. Podoba mi się. Przyjrzę się bliżej temu pierścieniowi. Może Andvari zaklął go chociaż odrobiną magii, zanim kipnął. Krasnoludy to robią? Pewnie. Krasnoludy lgną do magicznych klejnotów jak muchy do łajna. Tak już mamy. Chyba nie będę dalej wnikał. No i spoko. No to ten, zostawiajcie łapki w górę, subujcie kanał, ja sobie już tam dojdę do głównej misji. I widzimy się w kolejnym odcinku. I robimy główną misję, przejdziemy przez tą ciemność. Pa, pa.